Witam serdecznie. Mój dzisiejszy poradnik dotyczył będzie nagrywania ścieżek dźwiękowych przy pomocy mikrofonu i aplikacji Audacity. Oczywiście w warunkach domowych. Z poradnika dowiesz się, jak skonfigurować sobie w systemie operacyjnym Windows 10 mikrofon, jak wykonać nagranie testowe przy pomocy aplikacji Audacity, jak ścieżkę dźwiękową wyedytować i zapisać do pliku wynikowego audio. Zapraszam na film. Audacity to aplikacja, która umożliwi nam to, co sobie zaplanowałem. Wykonanie nagrania z mikrofonu. Na początek jednak mikrofon muszę skonfigurować w systemie operacyjnym. Popatrzcie na potencjometr w aplikacji Audacity. Mój mikrofon rejestruje pewien poziom szumu, a jego głośność jest tak skonfigurowana w systemie, żeby mieściła się w skali. Jak sobie tego dokonać? Po prostu wchodzę do ustawień, system, dźwięk. I tutaj mam dostęp do urządzenia nagrywającego na wejściu. Tym urządzeniem jest mikrofon Zalman, w moim przypadku, podłączony do portu jack 3,5 mm. Gdy wejdę w właściwości urządzenia i w dodatkowe właściwości urządzenia uzyskuję dostęp do okna, w którym skonfiguruję sobie poziom głośności pracy mikrofonu. W moim przypadku optymalną wartością będzie wykorzystanie 90% mocy mikrofonu przy zwiększeniu jego wydajności o 10 dB. Te parametry musimy sobie wyważyć w taki sposób, żeby odpowiadało to skali potencjometru z Audacity. I praktycznie to wszystko. Teraz, mając już poprawnie skonfigurowany mikrofon, mogę wykonać nagranie testowe. To będzie moje pierwsze nagranie testowe w aplikacji Audacity. Chciałbym Wam pokazać, jakie ukryte możliwości są w tym darmowym programie. Wystarczy. Zaznaczę sobie ścieżkę dźwiękową, rozwinę ją. I może na początek zaproponuję odsłuchania tego, co nagrałem. To będzie moje pierwsze nagranie testowe w aplikacji Audacity.
chciałbym Wam pokazać, jakie ukryte możliwości są w tym darmowym programie. Nagranie wypadło bardzo cicho. Dodatkowo jest słyszalny szum. Tym się jednak nie martwię. Nagranie poprawię sobie w Audacity. I na początek, na zaznaczonej ścieżce, użyję pierwszego efektu. Tym efektem będzie normalizacja głośności. Wykorzystam postrzeganą głośność. Głośność ścieżki dźwiękowej została podniesiona. Uwydatnił również nam się szum. W kolejnym kroku użyję trzech filtrów. Na pierwszy strzał pójdzie filtr wycinający. Filtr wycinający ustawiony jest na częstotliwości 60 Hz i usunie nam z nagrania wszelkie zakłócenia wynikające z sieci elektrycznej. Drugim filtrem będzie filtr dolnoprzepustowy. Filtr dolnoprzepustowy na ustawieniach Audacity poprawi nam dolne częstotliwości. Dolne częstotliwości poniżej 15 tysięcy Hz. Kolejny filtr to filtr górnoprzepustowy. Filtr górnoprzepustowy poprawi nam ścieżkę dźwiękową w pasmach powyżej 60 Hz. Teraz powtórzę efekt, a właściwie to zaznaczę strefę szumu. Może odsłucham szum. Pobiorę próbkę szumu, zaznaczę całą ścieżkę i dokonam redukcji szumu w oparciu o ustawienia, które proponuje Audacity. Szum został zredukowany. Czy występuje nadal? Posłuchajmy. Potencjometr pokazuje, że tak, że jest jeszcze niewielki szum. Efekt mogę po prostu powtórzyć. Powtórz redukcja szumu. Teraz szumu prawdopodobnie już na ścieżce nie ma. Kolej na czwarty etap. Manualne usuwanie niedoskonałości nagrania. To będzie moje pierwsze nagranie testowe w aplikacji Audacity. Chciałbym Wam pokazać, jakie
Jakie ukryte możliwości są w tym? Są w tym darmowym programie. Ścieżkę mam oczyszczoną z niedoskonałości. Teraz już nastąpi ostatni etap. Wejdę w efekty i jeszcze raz wykorzystam normalizację głośności. Sprawdzę, jaką mam finalną głośność. Jak widać, do szczytu brakuje prawie 6 dB. Generalnie proponuję Wam ustawić maksymalną głośność szczytową na minus 3 dB. A więc wzmacniam aktualną ścieżkę o prawie 3 dB. Teraz odsłucham nagrania. To będzie moje pierwsze nagranie testowe w aplikacji Audacity. Chciałbym Wam pokazać, jakie ukryte możliwości są w tym darmowym programie. I teraz mogliście się przekonać, że nagranie wykonane w warunkach domowych wyszło całkiem nieźle. I taki plik dźwiękowy nadaje się do tego, żeby mógł być opublikowany w internecie i wykorzystany na przykład w moich projektach. Na koniec nie pozostanie mi nic innego, jak ścieżkę dźwiękową wyeksportować do pliku WAVE z próbkowaniem 32-bitowym PCM. Zapisuję nagranie. Praktycznie to wszystko w dzisiejszym poradniku. Jeżeli zastosujecie się do wskazówek, które Wam przekazałem w warunkach domowych, oczywiście przestrzegając określonych procedur, wykonacie sobie całkiem niezłe nagrania z mikrofonu. Nawet takiego niedrogiego mikrofonu za kilkanaście złotych. Dziękuję za uwagę.